dr Andrzej Wielgosz. Jest urodzony w Kanadzie. Swoją karierę zawodową rozpoczął na Torontańskim Uniwersytecie na Wydziale Fizjologii, gdzie otrzymał tytuł magistra. Swoje wykształcenie medyczne, szkołę medyczną skończył w Hamilton. Doktorat obronił w Północnej Karolinie. Ma dwie specjalizacje, ma medycynę chorób wewnętrznych i kardiologię. Jest profesorem na Ottawskim Uniwersytecie. Swoją praktykę lekarską związał z General Hospital in Ottawa i Hospital in Pembroke. W czasie swojej działalności zawodowej założył Stowarzyszenie Polskich Lekarzy w Ottawie. I za jego długiej prezesury odbywały się bardzo ciekawe spotkania i wykłady z dziedziny jego wiedzy oraz starał się zaprosić najlepsze sławy medyczne z wykładami. Również współdziała z żoną, popierając jej działalność charytatywną na rzecz misji katolickich i pomaga w redagowaniu z pomocą. Także zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo, dziękuję organizatorom za zaproszenie i Państwu za takie liczne przybycie. Widzę, że jest duże zainteresowanie tym tematem. Będę wyświetlał slajdy po angielsku, ale będę mówił po polsku. Poproszę, żeby się wstrzymać z pytaniami aż do końca, bo prawdopodobnie mam nadzieję, że podam różne odpowiedzi na pytania podczas tej prezentacji. Kanabis, marihuana, po polsku haszisz, konopia, są różne nazwy na to samo. Są aspekty dobre, złe i brzydkie. Najpierw ujawnienie konfliktów interesów, które na wykładach takich naukowych się podaje. Ja nie mam żadnych konfliktów w tym temacie. Nigdy nie konsumowałem, nie próbowałem marihuany. Nie zamierzam inwestować czy wspierać tego koncernu. A jako kardiolog uważam, że serce góruje nad wszystkimi narządami, no, z wyjątkiem mózgu. Co mi przypomniała moja wnuczka, mając 5 lat, jak syn powiedział jej, że no wiesz, dziadek zajmuje się pacjentami, którzy chorują na serce. Ona tak przemilczała i potem się pyta, a co on robi dla ich mózgu? Kogo interesuje marihuana? Polityków? Inwestorów? I wyjaśnię w każdym przypadku dlaczego i w jakim stopniu. Tych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo w powietrzu, na drogach, na kolejach. Naukowców, którzy szybko muszą nadrobić pewne zaległości, bo pamiętajmy, że do niedawna marihuana była nielegalną substancją, więc trudno było nawet uzyskać fundusze na badanie naukowe, a jest teraz duże zapotrzebowanie na to. Pacjenci są tym zainteresowani, bo słyszą od innych i od mediów, że są pewne korzystne skutki i jak to można wykorzystać i zdobyć. Rodzice są tym zainteresowani, o ile nie zmartwieni, bo młodzi teraz wiedzą, że nawet w celach rekreacyjnych marihuana jest dostępna, więc no, skoro jest dostępna i zlegalizowana, to znaczy, że to musi być i dobre, i bezpieczne. Także rodzice szukają argumentów, żeby to w jakimś stopniu kontrolować. No i konsumenci, którzy pragną, by skorzystać, nawet spróbować marihuany. Także całe społeczeństwo właściwie jest tym tematem zainteresowane. Kanada jest na 4. miejscu świata w użytkowaniu marihuany. Na 1. miejscu Islandia, bo to jest na populację. Tak, Islandia. Na 2. miejscu Stany. Na 3. miejscu Jamajka. Kanada na 4. miejscu. No może się interesujecie, gdzie Polska się znajduje. Zanim powiem o Polsce, to Czechy zajmują 15. miejsce na świecie. A Polska nawet nie jest w pierwszej 30. No.
W różnych sądach 40% Kanadyjczyków przyznało się do próbowania marihuany, a w ciągu ostatniego roku 10% i z tych 20% w wieku od 15 do 24 lat. Czyli większość Kanadyjczyków, którzy palą czy używają marihuany, to mają powyżej 25 lat. No, taką reklamę widziałem w internecie ze strony polskiej, że my jesteśmy jakimś, ja wiem, wzorem. Ponad 500 000 Kanadyjczyków używa marihuany w pracy. I takie zdjęcie było. Ja nie wiem, gdzie to zdjęcie było zrobione, może w jakimś biurze w Ottawie, ale kto to puścił, to nie zdaje sobie sprawy, że jest zakaz palenia w większości miejsc pracy. Jak wiemy z mediów, 1 kwietnia tego roku można było już kupić legalnie w celach rekreacyjnych marihuanę w 10 punktach w prowincji Ontario. Miało być ich 25, ale nie wszyscy byli gotowi. No niby były tam kolejki, ludzie stali, żeby kupić i fetować to wydarzenie. Ale już w 1972 roku Pierre Elliott Trudeau rekomendował, ażeby posiadanie czy kupno marihuany było zdekryminalizowane. Wiecie, że jest w tej chwili jakieś 500 000 Kanadyjczyków, którzy w swoim życiorysie mają rekord kryminalistyczny. To jest bardzo dużo. Niektórzy siedzą w więzieniu, najwięcej to dlatego, że handlowali i sprzedawali nielegalnie, ale nawet posiadanie było nielegalne. No więc to stopniowo zostało wprowadzone i teraz można posiadać, kupować i sprzedawać. Ale tylko w niektórych punktach jest sprzedaż dozwolona. Nasi sąsiedzi na południu, jeśli chodzi o rząd federalny, to dalej uważa, że to jest nie do zaakceptowania i na spisie najbardziej groźnych, niebezpiecznych środków, w którym jest heroina, LSD, też widzi się, że jest i marihuana. Ale co jest ciekawe, to jest to, że poszczególne stany mogą wprowadzić swoje ustawy i w tej chwili już w 11 stanach posiadanie marihuany, palenie jest legalne i to się rozszerza. Ale dlatego jak się przekracza granice, rząd federalny kontroluje przyjazd i wejście do kraju i dlatego nie można przy sobie mieć marihuany, nawet legalnie kupioną w Stanach. Firma Ernst & Young, która zajmuje się pomiędzy innymi inwestycjami, zapowiada, że w ciągu najbliższych 6 lat co 5 Kanadyjczyk będzie już spożywał marihuanę. Tu jest wielki interes i mówiłem, kto się interesuje, inwestorzy się tym bardzo interesują. Dlatego, że ten rynek ma wzrosnąć o 50% do 11 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 6 lat. I wydatki wzrosną o 30%, cena nieco spadnie od 4 do 5 dolarów za uncję. W 2017 roku Kanadyjczycy wydali prawie 6 miliardów dolarów, ale z tego 4,7 zostało wydane na czarnym rynku. No więc nie trudno się dziwić, że minister finansów widzi tu jakieś straty, prawda? Także legalizowanie sprzedaży to przyniesie pewien dochód dla rządu tak samo. Więc w tej chwili ocenia się wartość tego całego rynku na 6,5 miliarda dolarów. Ale ten wzrost, który zapowiadają, będzie w różnych dodatkowych, nowych produktach. W tej chwili to najczęściej się pali marihuanę, oczywiście pomijając te środki, które są używane w celach medycznych, ale w najbliższym czasie zobaczymy, że będzie można doustnie, drogą pokarmową, wchłaniać marihuanę i różne będą olejki i tak dalej, które właśnie wzbogacą ten cały rynek. No i widać, że tutaj już inwestorzy zachęcają do kupna, bo tu widać, jak sprzedaż wzrasta niesamowicie
i jak oni zapowiadają, że to wzrośnie. Można kupić już na giełdzie akcje różnych firm, które sprzedają, inwestują w tym przedsiębiorstwie. Ale co jest ciekawe, że kto najwięcej za tym stoi, to są firmy tytoniowe. Pamiętajmy, że oni widzą w tym największy potencjalny zysk i promują najbardziej. No ale o czym mówimy? Mówimy o roślinach, właściwie jedna roślina, ale ona ma różne szczeble, różne gatunki. I te najbardziej znane, popularne to jest cannabis sativa i cannabis indica. One zawierają ponad 500 różnych chemikalii, znaczy tych składków w 18 grupach chemicznych i ponad 100 różnych kanabinoidów. Czym się różnią te rośliny? Po pierwsze, że cannabis sativa zawiera najwięcej THC, a to jest środek, o którym zaraz powiem. I ono jest odpowiedzialne za ten high. Po polsku też się mówi high. To jest taka euforia, którą można poczuć przy wchłanianiu tego środka. Cannabis indica, ona bardziej uspokaja i ma więcej włókna. I ona zawiera inny skład chemiczny. Tu są te dwa główne składki. Jedne to jest ten THC, to jest delta 9 tetrahydrokanabinol, a drugie to jest CBD, cannabidiol. I one mają zupełnie inne działania. THC działa przede wszystkim na układzie nerwowym, gdzie są receptory. I cannabidiol najczęściej na komórkach immunologicznych. I dlatego są inne efekty. Ten system rozwinął się ewolucyjnie, już od dawna i jest we wszystkich kręgowcach. I dopiero się zaczynamy dowiadywać, jak ono działa, gdzie są te receptory. Także dużo jeszcze wiedzy nam brakuje na ten temat. Ale wiemy, że wpływa to na rozwój układu nerwowego, na immunologiczne funkcje, zapalenie, apetyt może wzbudzić, są efekty na serce, wpływa na pamięć, na sen, na stres i tak dalej. Trochę więcej o tym opowiem, o tym poszczególnie. Należy trochę się zapoznać z terminologią. I ta terminologia w języku polskim jest bardzo podobna do angielskiego, dlatego że ona jest wzięta z angielskiego. Znamy hasło pot, to jest nazwa uliczna na te liście, na tą roślinę. Potem hash, to się bardziej odnosi do żywicy, do tych soków, które są wydzielane przez tą roślinę. A joint to jest taki papierosik. A skąd ta nazwa joint? Bo joint to znaczy, że coś jest złączone, prawda? Dlatego, że na początku zwijało się te liście razem z tytoniem. Także papieros zawierał i marihuanę. I dlatego ta nazwa joint istnieje. No po polsku tak samo joint się bawi. Skręt. Skręty po polsku. Skręt. Skręt. Skręca się po prostu. Jest też słowo bong. A to odnosi się do aparatu, którym się pali te liście. A blunt to jest cygaro, z którego środka się wyciąga tytoń i wpycha się marihuanę. Potem ta żywica to jest hash oil. Jak się pali tą żywicę, to się nazywa dabbing. Potem jest jeszcze bardziej solidna jak wosk, no to butter nazywają. Shatter wax to już jest bardziej takie solidne jak na bursztyn. Na ulicy też są różne takie określenia, nazwy, jak się zamawia, Shag, Dirtweed, Bobby Brown. To są te najtańsze, które można kupić. One są zanieczyszczone, są różne środki. Nie wiadomo, jaki zawiera procent THC, a CBD. Czym więcej się płaci, od 20 do 35 dolarów za gram, no to już ma się coś mocniejszego, lepszej jakości. Dlaczego palenie marihuany jest szkodliwe? Przede wszystkim dlatego, że jak się pali,
to ono się pali przy wyższej temperaturze niż nawet zwykły papieros. A takie palenie nazywa się pirolizą, bo ona przy tej wysokiej temperaturze wytwarza nowe chemiczne składki. I my nawet nie zdajemy sobie sprawy z tych wszystkich składek, które one wytwarzają, są wytwarzone i jakie są efekty tego. Kanabiniol zostało dopiero odizolowane i rozpoznane z liści cannabis sativa w 1940 roku, nie tak dawno temu. A THC później, w 1964 roku. Także właściwie to jest coś dla nas nowego i stopniowo zdobywamy więcej informacji, jak to działa, jakie są efekty, co się tworzy przy tych... Bo mówiłem, że jest ponad 100 różnych kanabidiolów w tej roślinie, także dużo jeszcze nam to nauczenie się. Efekty na zdrowie, no to jest bardzo interesujące i ciekawe zadanie, żeby określić, w jakim stopniu jesteśmy pewni, że ono ma albo dobre korzyści, albo złe efekty. I tutaj takie najbardziej chyba prestiżowe pismo medyczne New England Journal of Medicine w 2014 roku publikowało, w jakim stopniu jesteśmy pewni, że na przykład wytwarza się uzależnienie od palenia marihuany. I oni ocenili to jako wysokie, że dowody są mocne, silne, potwierdzone, że możemy być pewni, a wiemy, że jeżeli ktoś pali regularnie, to znaczy codziennie marihuanę, to połowę tych palaczy zostanie uzależnionych od marihuany i od innych środków, tak jak heroinę. Lifetime underachievement, to znaczy, że ci, którzy palą regularnie, i tu jest bardzo też wysoki stopień pewności, że nie osiągają takich wysokich celów, nie kończą studiów, nie osiągają w pracy jakichś wysokich stanowisków. To przeszkadza w takim zdobyciu jakichś osiągnięć. Tak samo wypadki samochodowe wiążą się z tym paleniem i na ten temat więcej powiem. Jeśli chodzi o rozwój mózgu, no to w tym roku, kiedy to zostało opublikowane, to ocenili to jako średni stopień zapewnienia, że są takie efekty, ale te dowody zbierają się i wspierają coraz bardziej. Tak samo, że palenie marihuany może doprowadzić do innych środków, jak heroiny na przykład, że może wywołać schizofrenię i depresję. No właśnie, jeśli chodzi o efekty na rozwój mózgu, no to coraz więcej zdobywamy informacji na ten temat, coraz większe jest zapewnienie, że jest to szkodliwe. Proszę zauważyć, że na uniwersytetach w Kanadzie coraz więcej młodych studentów zwraca się o pomoc z powodu jakichś emocjonalnych, umysłowych problemów. 40% wszystkich takich wizyt. A wiele z nich to się wiążą właśnie z marihuaną albo z nadmiernym piciem alkoholu. I dlatego, zanim rekreacyjne spożycie marihuany zostało ustawą w Kanadzie dozwolone, to Stowarzyszenie Kanadyjskie Medyczne, Canadian Medical Association, parlamentarzystom poprosiło, żeby wiek, kiedy można było kupić, był dopiero od 25 roku życia. Bo wiemy, że mózg się rozwija najbardziej do 25 roku życia. Niektóry przestaje potem, ale powinno się dalej rozwijać. No i co ci senatorzy i posłowie ustalili? Że wystarczy mieć 19 lat, żeby kupować, posiadać, nawet hodować kanabis. Taki sam wiek, jak pozwala na kupno alkoholu i tytoniu w Ontario. Należy zapamiętać, że za każdym razem, jak się pali, się spożywa kanabis, to jest coraz trudniej zapamiętać czegoś i nauczyć się. Trudno jest się skupić. Pomimo, że ta euforia, które THC daje, daje człowiekowi takie zapewnienie, że jest wszystko w porządku, że góruje nad wszystkim, da sobie radę ze wszystkim. Ale wiemy, że w pracy i w szkole są gorsze wyniki u tych, którzy spożywają marihuanę. Tak samo może to wpłynąć na samopoczucie, na emocje, może wywołać nawet panikę, psychozę,
i paranoję. Mój siostrzeniec, który grał zawodowo w futbol w drużynie kanadyjskiej, leciał niedawno temu samolotem do Calgary. To jest jakiś 3-godzinny przelot chyba. No i w pewnym momencie jakiś młody od tyłu samolotu na czworakach idzie po tym przedziale. A mój siostrzeniec siedział obok. No i tam konsternacja, co się dzieje, czy mu źle, czy co. On tam jakoś belkotał, nie potrafili rozpoznać, co to się dzieje. No w każdym razie postanowili, żeby tam odprowadzić go z powrotem na jego miejsce z tyłu samolotu. Więc ten mój siostrzeniec musiał go wziąć na plecy, a on silny, także dał sobie radę. Posadzili go na tym krześle. No i w końcu się dowiedział, że ten wziął takie cukierki, gummy bears, które były nasączone marihuaną. Naczto. No i w pewnym momencie zgłupiał. No i trzeba było go tam zatrzymać w tym samolocie, dać mu do jedzenia, do picia. Takie przypadki będą coraz częstsze, jeżeli będzie w krótkim czasie, w najbliższym czasie spożywać się doustnie marihuany. I powiem dlaczego później. No i oczywiście, jeżeli się pali kanabis, się spożywa, no to nie można prowadzić bezpiecznie samochodu, ani operować jakimiś maszynami, zwłaszcza tymi, które są krytyczne dla bezpieczeństwa. Według badania z 2014 roku, gdzie kierowca zginął w wypadku samochodowym, to 27% kierowców miało we krwi jakiś lek, jakiś narkotyk. 13%, proszę zauważyć, mniej o połowę miało alkohol. Oczywiście nadmierną ilość, ale więcej miało jakieś narkotyki. A 15,5% miało i alkohol, i narkotyki. Za długo na ten temat nie będę się tutaj wypowiadał, bo to jest dosyć detaliczne, jest w internecie wszystko opisane. Pomimo, że można posiadać marihuanę od 19 roku życia, spożywać i kupować, to ci, którzy poniżej 21 roku życia posiadają licencję G1, G2, M1, M2, nie mogą mieć ani kropli, ani nanogramu tego środka we krwi. Jeżeli policja złapie, no to są bardzo poważne konsekwencje i potem jest zapis kryminalny w życiorysie. Można zbadać i już mają możliwość badania płociny, śliny, moczu i krwi. I to jest, dotyczy wszystkich kierowców. Owszem, można troszeczkę mieć, ale w bardzo małej ilości i policja ma prawo zatrzymać, jeżeli podejrzewa, że ktoś może być pod wpływem marihuany, może zażądać badanie dokładniejsze. Pamiętajmy, że marihuana to jest środek, który wchodzi w tkanki tłuszczowe i może tam leżeć, że tak powiem, przez 3-4 tygodnie. Także ten efekt się gromadzi. I jeśli chodzi o pilotów na przykład, albo wojskowych, którzy mają jakieś ważne zadanie, no to nie mogą w ogóle spożywać, a przynajmniej nie przez miesiąc. Legalnie, co można mieć na sobie? No to jest maksimum 30 gramów, to jest mniej więcej uncja suszonej trawki i to tak mniej więcej wygląda. Za to się zapłaci od 200 do 450 dolarów, co wystarczy od 2 tygodni do miesiąca codziennego palenia. Cena się różni w zależności od jakości i ile się pali. Stosowania medyczne. Są pewne wskazówki i już to jest badane, gdzie marihuana jest korzystna, ale nie ta z THC, tyle co ta, która posiada CBD, cannabidiol. W padaczce, zwłaszcza u dzieci, to jest taki zespół, drawec u dzieci, który jest bardzo trudny do kontrolowania. Ona nie wyeliminuje tej padaczki, ale zmniejszy ilość dziennych takich napad.
przewlekłym bólu, jeżeli już wszystkie inne środki nie skutkują, no to można zastosować w stwardzeniu rozsianym i w zespole jelita drażnego, fibromialgii, bólu związanym z HIV-em. To są już takie zbadane i znane bóle, tak samo z niektórymi rakami, z przewlekłymi bólami. Jak już inne środki nie skutkują, to można spróbować marihuanę. Tak samo na drżenia, Parkinsona, HIV, to się wiąże też z utratą wagi, a THC bardzo pobudza apetyt i czasami jedzą bez ograniczenia, bo ciągle czują niedosyt i to też może wywołać niby na ich korzyść, bo nie lubią tracić na wadze tacy pacjenci. Zespół stresu pourazowego też jest stosowany i endometriozy. A co my wiemy o kanabis i o sercu? Niewiele. Wiemy tylko, że palenie marihuany przy tej wysokiej temperaturze ma pewne efekty fizjologiczne, podnosi bicie serca od 20 do 100%, ciśnienie wzrasta, jest większe zapotrzebowanie tlenu, tlenek węgla, co normalnie przy paleniu jest wytwarzane, też się zwiększa i nie dopuszcza właśnie do absorpcji tlenu. A przy takiej sytuacji to mogą arytmie powstać, może tak samo wywołać skurcze naczyń wieńcowych i doprowadzić do zawału serca i do nagłej śmierci. A to jest taki schemat, który to dla... Ups, przepraszam. Ominę teraz, bo nie ma na to czasu, a to jest takie bardzo medyczne, które pokazuje, którymi drogami te efekty się rozwijają. Są poszczególne przypadki opisane w piśmiennictwie medycznym. Tu na przykład z 2013 roku w Acta Cardiologica przypadek francuskiego młodego, który mając 24 lata grał świetnie w piłkę nożną, ale on codziennie palił 11 jointów przez dłuższy okres czasu i nagle na boisku upadł, mając duży zawał serca. Zniszczone serce, już do sportu nie mógł wrócić. A to młody, zdrowy człowiek do tamtego czasu. Mówiłem, że największy wzrost zapowiadają w najbliższych latach w konsumpcji, w sprzedaży marihuany w postaciach, gdzie można doustnie to brać. W różnych babeczkach, ciasteczkach, cukierkach. Będzie to atrakcyjnie przedstawiane i sprzedawane, ale co należy wiedzieć o tym? Po pierwsze, że to jest nieregulowane w tej chwili jeszcze. Nie wiadomo, jakie tam jest stężenie tego środka. I też należy pamiętać, że jeżeli się drogą pokarmową wchłoni marihuanę, powiedzmy z jakiegoś cukierka czy z czegoś, to nie ma efektu przez pierwsze 30 minut. Jak ktoś szuka takiego high, zje, nic się nie dzieje, to weźmie następne jeszcze, tak, a może i trzecie. I wtedy, jak te efekty już się zaczynają pojawiać, to one mogą potrwać od 5 do 6 godzin, bo to jest taki powolny metabolizm. I w tym jest duże niebezpieczeństwo, trzeba być świadomy tego. Ministerstwo Zdrowia w tej chwili jeszcze nie wystąpiło z ostatecznymi etykietkami ostrzegającymi przed marihuaną do konsumpcji drogą pokarmową. Tu są takie na przykład propozycje, że no, nie spożywać w czasie ciąży. No dobrze, ale to nie daje znać, jakie dawki na przykład, jakie stężenia, chociaż tu są wypisane, jakie są bezpieczne, jakie są niebezpieczne. Także jeszcze nad tym pracują. A co to jest? Nie, to jest waporyzator. Trudno nie mówić o marihuanie, omijając ten temat. Dlatego, że to jest coś, co się rozpowszechnia wśród młodzieży szybciej niż cokolwiek innego. To jest bardzo, bardzo modne.
No i tu jest duży interes. Tutaj sprzedają piękne aparaty, takie papierosiki elektroniczne. Można tutaj kupić w prezencie komuś. Młodzi teraz wyciągają w czasie przerwy szkolnej i tłumaczą, że to jest po to, żeby nie palili papierosy. Ale co to jest ten papieros elektroniczny? One wszystkie są mniej więcej na tej samej zasadzie zbudowane. Tu jest źródło energii w takiej baterii, mikroprocesor i tutaj jest płyn, który jest podgrzewany tak, żeby para wychodziła. I widzimy na ulicach, jak chodzą i dmuchają tym i taka wielka para się tworzy, ale w tym płynie jest jakiś środek, najczęściej jest nikotyna. Także się wchłania tą nikotynę. Owszem, jest to o tyle lepsze niż papieros, że nie zawiera tych samych karcynogenów, które papierosy normalnie mają, ale uzależnia młodego człowieka od nikotyny. Tutaj nawet mają tak, żeby to wyglądało jak papierosi, tam jakieś czerwone światełko może się palić. I różne tutaj smaki dodają też, tak żeby to było przyjemne i zachęcić ludzi do korzystania i do kupna i uzależnienia, bo wtedy się ma konsumenta przez wiele, wiele lat. To jest drobny druk, więc ja tak tylko opowiem, o co tu chodzi. To jest też wydrukowane w tym roku, w lutym, New England Journal of Medicine. Badanie przeprowadzone w stanie Colorado, w Stanach. Colorado to było jedno z pierwszych stanów, które wprowadziło marihuanę legalnie. Ale tutaj oni przeprowadzili badanie wśród 45 tysięcy młodych uczniów, bo to w gimnazjach było, i podzielili na tych, którzy używali waporyzatory niedawno temu, a ci, którzy nie używali. Jakie ich zachowania się różnią? No, ci, którzy nadmiernie pili w ciągu ostatniego miesiąca, 43, a tu 6,1. We wszystkich tych aspektach trybu życia, używania leków pochodzenia narkotyków, bez recepty oczywiście, 26, a tu 7. To są procenty, proszę Państwa, to są procenty. Używanie marihuany w ciągu 30 poprzednich dni, 7,6, a tu 50. Kokaina, 14 do 1. Heroina, metamfetaminy, 5,6. Także to znaczy, że ci, którzy używają waporyzatory, te elektroniczne papierosy, to należą do innej grupy w swoim zachowaniu. Podejmują więcej ryzyka. Ale to też widzieliśmy i widzimy u tych, którzy palą papierosy. No więc dokąd idziemy z tym wszystkim? Czego można się spodziewać? Będą atrakcyjne babeczki do jedzenia z marihuaną. Może Tim Hortons nawet będzie oferował niedługo. Cukierki, pigułki, proszek. A proszek to można zmieszać do smoothies na przykład i rozpocząć swój dzień z marihuaną. Jeżeli ktoś będzie chciał natychmiastowego high, no to przez inhalator. Różne maście i zapachy i kropelki, które można dodać do różnych. Niektóre to będą też w celach medycznych na przykład. Ale co jest też warto wiedzieć, że pracują teraz intensywnie nad modyfikacją, nad produkcją genetyczną i modyfikacją genetyczną. Na początku pokazałem ten podział między cannabis activa i sativa raczej i tą drugą, gdzie dzieliłem na jedne, które mają większe stężenie THC, a drugie mają więcej CBD. To nie jest takie czarno-białe. One są teraz mieszane, są nowe szczepy wytwarzane do hodowania, które mają więcej lub mniej procentu tych różnych składek. Co więcej, żeby wyhodować taką roślinę, to trzeba czekać mniej więcej od 4 do 6 miesięcy. No to dla producentów to jest trochę długi czas. Na czym teraz, co wypracowali ostatnio i to w Kanadzie,
że z drożdży, genetycznie modyfikowane drożdże będą produkować te same składki chemiczne. No to będzie natychmiastowa produkcja, ale to już jest coś innego. I dlatego potrzebna jest duża regulacja, żebyśmy widzieli, z czym mamy do czynienia. Jest jeszcze jeden aspekt tego. I tu w Colorado ostatnio, w ostatnich tygodniach, obywatele w takim sondażu zaproponowali dekryminalizację posiadania halucynogennych tych grzybów. No to jest nie do pomyślenia. To jest coś, co jest takie szkodliwe. Dlaczego mamy aprobować posiadania takich, no a jak już się zaaprobuje posiadanie, no to wtedy cały interes się rozwinie wokół tego. Także niestety to idzie w bardzo niebezpiecznym kierunku i trzeba uważać. Ja nie znam tego aktora po lewej stronie, ale może niektórzy młodsi ode mnie znają. Jakiś podobno znany aktor i ten reżyser, którzy razem w Toronto założyli taką korporację i wytworzyli nowy szczep cannabis nazwany houseplant. No i tutaj tłumaczą, że oni nad tym pracowali od lat i się bardzo cieszą i że trzeba traktować cannabis z takim pietyzmem, na jaki zasługuje. No i na końcu ten aktor Seth Rogen zaprosił swoich fanów, żeby z nim popalić marihuanę w Colorado, kiedy jakiś nowy jego film będzie puszczony. Ale w Kanadzie jest zakaz reklamowania, zachęcania, zwłaszcza młodych, do spożywania, do rozpoczynania po raz pierwszy użycia cannabis. Nie można w żaden sposób przedstawić to, żeby to było jakieś atrakcyjne, że to pobudza, że to daje jakieś przyjemności. Nie można zachęcać młodych. No to co ci panowie powiedzieli na to? Firma wystąpiła i rzecznik powiedział, nie, oni są założycielami, właścicielami, a nie są rzecznikami. I oni bardzo ostrożnie starają się, żeby nie zmieszać jedno z drugim. No ale zaprosił do palenia w Colorado. Także to jest ten tak zwany slippery slope. Widzimy, gdzie są pewne zakazy, ale stopniowo idziemy krok za krokiem dalej i rozszerzamy ten interes. I co więcej, jak stoją duże firmy, koncerny tytoniowe zwłaszcza, no to wiadomo, że będzie lobbying i w Stanach, i w Kanadzie, żeby to promować na szerokiej skali. No, ale inwestorzy będą mieli korzyści z tego, także cały nowy przemysł się rozwija wokół tego. No więc chyba zakończę. I podsumując, proszę zapamiętać, że długoterminowe efekty spożywania cannabis nie są w pełni znane. To jest dosyć nowy środek, nad którym naukowcy pracują i w najbliższych latach będziemy więcej wiedzieć, ale jeszcze dużo mniej wiemy, zwłaszcza tych różnych chemicznych składów. Jest efekt kardiologiczny, podnosi to ciśnienie, bicie serca i zmniejsza dostęp tlenu do organizmu. Jeszcze nie wiadomo, w jakim stopniu karcynogeny są wytwarzane przez tą pirolizę, to palenie przy wysokiej temperaturze. Wiadomo, że kanabis wpływa na rozwój mózgu i jest szczególnie niebezpieczny u młodych do powiedzmy 25 roku życia. Jest stosowanie medyczne, to jest związane z nieco innym środkiem, ten cannabidiol, a nie ten THC. I mogą być korzyści medyczne, ale jak się czyta wytyczne College of Family Physicians z Ontario, to oni mówią, że w większości przypadków nie ma dowodów, żeby one były skuteczne. Tylko w nielicznych przypadkach i tylko wtedy, jak już inne środki nie skutkują, to można spróbować. Takie jest nastawienie medyczne. A przede wszystkim najważniejsze to jest, żebyśmy byli poinformowani. Bo są różne emocjonalne reakcje na cannabis, jak się słyszy o tym, jak się widzi, ale to nie jest taka sprawa czysto czarno-biała. Jeżeli ktoś nie pali, to nie ma powodu, żeby zacząć palić i wchłaniać cannabis poprzez
jointy czy nawet waporyzatory. Ale to nie znaczy, że kanabis nie może mieć jakieś tam dobre efekty. Musimy czekać, aż naukowcy wykryją więcej, gdzie, kiedy, jak można to stosować skutecznie. A to jest w takiej reklamy polskiej, bo w Polsce od 1 listopada 2017 roku już kanabis jest wprowadzony legalnie do celów medycznych tylko. W Kanadzie to już od 2001 roku to już mamy w celach medycznych. A w Polsce w rekreacyjnych jeszcze nie ma legalnie dozwolone, ale już można kupić środki na podstawie recepty. Każdy lekarz w Polsce może wypisać taką receptę, ale apteka nie posiada tych środków. Ona przyjmuje receptę i potem musi zgłosić do hurtowni, żeby przysłali. Ale jest pewna procedura. Dziękuję za uwagę.